Czym dla Ciebie jest dobre życie? Myślę, że dobre życie przede wszystkim dla mnie jest zdrowiem. Tak jak jest gdzieś tutaj temat przewodni, well-being, czyli mówimy o zdrowiu, o tym, aby zadbać o siebie. No i wtedy cała reszta się układa. Jak Ty dbasz o swój własny well-being? Staram się jak mogę. Przede wszystkim profilaktyczne badania, regularne badania, zdrowe odżywianie, sport, ruch. No wszystko jakby razem, myślę, połączone daje nam efekt taki, żebyśmy byli well-being. Wyglądasz pięknie. Na Instagramie coraz częściej możemy widzieć Twój uśmiech. Jak Ci się układa w życiu zawodowym? Czy jesteś zadowolona ze wszystkich współpracy, z kampanii, które robisz obecnie? Obecnie jestem bardzo wdzięczna za to, co mam. Pomimo tego, ile straciłam w życiu, jestem wdzięczna za to. Naprawdę dziękuję wszystkim, którzy współpracują, którzy oferują mi tę współpracę, przede wszystkim moją agencją PR, które dbają o to, aby klienci po prostu ze mną współpracowali. Klienci są zadowoleni, ja jestem zadowolona, daję z siebie co mogę, aby brnąć do przodu, aby pomimo tych traumatycznych przeżyć dalej jakoś żyć. Magda, tutaj główną gwiazdą dzisiejszego eventu jest Krzysztof Ibisz, który prowadzi między innymi Taniec z Gwiazdami. Gdyby padła taka propozycja, żebyś wzięła udział w tym programie, zgodziłabyś się? Jeśli moja żałoba już się skończy, chociaż tą żałobę będę miała całe życie, ale myślę, że taki ten rok, tak mi każdy mówi, że jest taki najcięższy, to wydaje mi się, że na pewno tak. Chciałabym, bo myślę, że to też odzwierciedliłoby to wszystko, co przeżyłam w życiu i mogłaby dać dużo siły innym ludziom. Czy masz jakiegoś może wymarzonego partnera tanecznego z tego programu? Nie, myślę, że każdy partner będzie dobry.